Dzień dobry. Dzień dobry, zdobyliśmy szczyt i jesień. Do widzenia. Jesteśmy dzisiaj w Beskidzie Wyspowym. Bardzo lubimy tą część naszych polskich gór ze względu na wyjątkowy charakter i krajobraz. Tutaj dojechać było bardzo prosto, kilkadziesiąt minut od Krakowa. Wystarczy podjechać pod Lubomierz, rzeki, tam zostawić samochód. No i później dwie godzinki na szczyt. Tyle zajmuje podróż. Zejście półtorej godziny, odpoczynek pół godziny, więc cała wycieczka może zamknąć się w 4 godzinach, a warto. Natomiast jeżeli chcielibyście się wybrać o tej porze roku w góry, w Beskidy, to warto pamiętać, że jeszcze od pewnej wysokości, tak około 800-900 metrów, w zależności od kąta nachylenia stoku i jego orientacji, zalega jeszcze śnieg i jest dość mokro, dlatego porządne buty to podstawa, nieprzemakalne, no a także spodnie, a najlepiej stuptuty. Można je kupić w sklepie, nie są drogie, a na pewno poprawią komfort podróży. Zachęcamy Was do górskich wycieczek, zważywszy na to, że wiosna w tej chwili budzi się do życia, a wiosna w górach, budzenie się przyrody po zimie jest naprawdę pięknym okresem w naszych Beskidach i w naszych górach. Zapraszamy serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!